Jest godzina 3:15, zaraz wyjeżdżamy na, chciałam powiedzieć na lotnisko, ale nie na lotnisko, tylko na dworzec i jedziemy do Berlina na majówkę, na weekend. Także zabieram was ze sobą. Co my tu mamy? Croissant. Croissant na mój, podróż. Mój jest malinowy, twój jest wedle życzenia maślany. Tutaj jest nasz pociąg, właśnie na niego czekamy. Update sytuacji. Mamy opóźnienie. Pociąg przyjedzie jakoś za 13 minut? No 10 minut opóźnienia, no i teraz jest godzina, no tak, 13 minut. Tak, mamy 13 minut czekania, ale opóźnienie może ulec zmianie. Pociąg do Berlina przyjedzie w... na TikToku ja już nie wiem, tak nie wierzę, ale pociąg osobowy do stacji przyjedzie no bo one takie wyraźnie czasami czytają. Tak. No, tak. To ja myślałam, że jestem boomerem, ale Laura jest jeszcze większym boomerem. Jesteśmy już, mamy pusty przedział. Jej. Super, udało się. Wasz ulubiony kowboj. Jestem kowbojem. Dojechałyśmy na miejsce do Berlina, czekamy teraz na Ubera. I jedziemy do hotelu. Jesteśmy już głodne, więc chciałybyśmy wybrać się na jakieś śniadanie. Ale... To musisz afirmować taksówkę, bo ci odjedzie. A co, już jest? Tak. O dobra, no to lecimy. I będę wam relacjonować, jak wygląda nasz dzień. Here we go! Hello! Już na miejscu, szybki room tour. Sprawdzamy, jaki mamy widok, ale chyba średni. Ej, no bez przesady, woda 7 euro. XD. Tutaj jest żelazko i sposoby pasowania na podłodze. Na kamieniu. Wyszliśmy z hotelu i tutaj okolica jest naprawdę bardzo ładna. Idziemy szukać jakichś fajnych miejsc. Dostałam herbatę, która jest tak ogromna. Dostałyśmy jedzonko, ja mam wegańskiego burgera. Tutaj mamy frytki z guacamole, a Laura wzięła sałatkę. Trafiłyśmy do nieba. Różowe trufle. Boże, to jest życie. To jest baby tiramisu. Wróciłyśmy na chwilę do hotelu i tak nas pochłonęła rozmowa na przeróżne tematy, naprawdę takie życiowe w ogóle, od samoakceptacji przez związki, aż po jakieś takie różne rodzinne przemyślenia, że serio, my to potrafimy czasem, tak, ale... potrafimy tak, w Egipcie, pamiętasz, kiedyś tak rozmawiałyśmy 2 godziny jakoś tak, no, totalnie... Serio. Mamy takie momenty przemyśleń, takich egzystencjalnych i ja osobiście się tym mega fascynuję, Laura podziela moje zainteresowanie, tak. Więc po prostu tutaj się zgrywamy w 100%. Znaczy ja mam wrażenie, że my po prostu jakbyśmy nawet nie pojechały teraz na tą majówkę do Berlina, tylko poszły do Maka, to my byśmy i tak były w niebo wzięte, że po prostu siedzimy obok siebie, w sensie serio. My się potrafimy bawić... No gdziekolwiek. Dokładnie. Także bardzo się cieszę, że mam takiego kompana w postaci Lucy. Buziak. I co? Jestem taka nadal najedzona po tym burgerze, więc tak siadło mi. Sałatkę. Właśnie, Laura wzięła sałatkę i mówi, wyszłam na tą przyjaciółkę, która zawsze je sałatkę. Na tą niemiłą typiarę, która zawsze jest, jem sałatkę, jestem taka najedzona. Jestem taka malutka. Tylko nikt nie wie, że ja zaraz czekoladę będę jadła. Tutaj no, musi się Henryczek zgadzać. Także cóż, no zaraz będziemy się pewnie przebierać. Mam kolejny outfit, w którym zmarznę, także... Tak, to bardzo ciepły, taki po prostu skurczony. Ale to super. Pokaż, zaprezentuj, czekaj. Mam takie spodenki.
No, piękne. Mam taką... Sweterek, piękny. Tak? I mam do tego chustę, która nie jest zbyt ciepła i na pewno nie jest też praktyczna, ani kolorystycznie nie pasuje. Ale Laura to jest... Laura jeszcze tak do końca nie znacie, ale Laura to jest moja ulubiona po prostu stylistka. Laura uwielbia łączyć kolory. Nie. No zobaczcie, walizka pomarańczowa, sweterek różowy, chusta niebieska, tymczasem moja walizka. Koszara. A właśnie. No, także ja tutaj po prostu szaleję z kolorami. Panterka jest także ze mną, także... Panterka, tygrys, wężowa skóra, wszystko, wszystko będzie u Laury. No, to jest właśnie moja Lusia. Tak wygląda mój drugi outfit of the day. Jakby była facetem, to by się obejrzała. Ale patrzcie, jakie mamy buciki podobne. Niedeptane. O, one się tak brudzą, mordo. Czyściłam je przed wyjazdem. Co zrobisz? Czyściłam je przed wyjazdem. Nie widać. Dziękuję. Czyściutkie! Tam jesteśmy okropne. Przyszłyśmy właśnie na tutaj słynnego kebaba w Berlinie. Zobaczcie, jaka jest kolejka. Czegoś takiego jeszcze chyba nie widziałam. Czekamy werble godzinę i jeszcze, no tam jest ta budka, tam, ale już coś tam się rusza. I odpali nam muzykę. No już jesteśmy bardzo blisko, jednocześnie bardzo daleko, także jak to nie będzie tego warte, to... To tutaj podzielimy się, żeby nikt nie popełnił naszego błędu. Jesteśmy i wyglądamy po prostu... względem początku będziemy wyglądały co najmniej mniej świeżo. Brakuje nam szybkich okularów. Mamy nasze kebaby! Wow! Laura jest jeszcze w łazience, ale chciałam wam jeszcze wspomnieć o tym słynnym kebabie, na który czekałyśmy 3 godziny i byłyśmy już tak zmęczone i nagrałyśmy wam taką chaotyczną recenzję, ale nic z niej raczej nie będzie, więc jeszcze raz powiemy kilka słów na jego temat. Czy był smaczny? Tak, był bardzo smaczny. Świeży, miał dużo grillowanych warzyw, dużo świeżych warzyw, ser, bodajże feta, był też posmak mięty. No ogólnie tutaj te smaki naprawdę wręcz przeplatały się, tańczyły. Mięso też było smaczne, były akurat wersje dwie do wyboru. Z kurczakiem i wege. My wzięłyśmy to z kurczakiem, no bo jednak stać 3 godziny po kebaba pełnego warzyw, to no myślę, że jednak nie ma sensu. I nasuwa się pytanie, czy było warto stać te 3 godziny? Nie wiem. To wszystko zależy od tego, czy macie do poświęcenia ten czas na stanie w kolejce i czy wam się po prostu chce. Bo jeśli nie, to nic na pewno się nie stanie, nie stracicie jakoś bardzo dużo. Ale jeśli... Jakie macie alternatywy? Tak. My na przykład wczoraj miałyśmy niewiele takich alternatyw. No nie miałyśmy właściwie, ze względu na to, że wszystko było pozamykane z racji tego święta. Nie wiem, co to było tak do końca, jak mam być szczera. I nie chcę was tu wprowadzać w błąd. No ale to na pewno było smaczne, fajnie było spróbować, ale było męcząco. A ja chciałam powiedzieć, że po tych 3 godzinach stania to mam takie wrażenie, że nieważne co oni by mi tam dali w tym jedzeniu, ja byłabym tak szczęśliwa, że w końcu to jedzenie mam, że... Tak, że i tak by było smaczne. I tak byłoby smaczne. Tutaj ten ale na pewno... efekt takiego, tak, no właśnie oczekiwania gra dużą rolę. No jak jest z dropami. Zobaczcie, ludzie stoją... To jest niesamowite. Tak, ludzie stoją kolejkami, dniami, nocami po te buty. Nie dlatego, że to są buty, tylko dlatego, że to są te buty, po które tyle się stoi i ich nie można kupić i to jest po prostu niesamowite. Dokładnie, więc tutaj myślę, że to jest podobny typ problemu, co nie zmienia faktu, że kebab po prostu dobry, fajny, smaczny i na pewno nie żałujemy. Dzisiaj jeszcze idziemy właśnie na śniadanie, także tutaj się robi powoli taki kulinarny vlog. Idziemy na śniadanie, o którym słyszałyśmy dużo dobrego, między innymi od mojego znajomego Oskara, który ma właśnie w Lublinie moje
no, ulubione śniadaniowe bistro, więc to w ogóle jest dla mnie osoba, która na jedzeniu zna się jak mało kto, więc ufam i jestem bardzo ciekawa takich pancake'ów, które tam serwują, więc mam nadzieję, że się uda nam tam dostać, bo słyszałam, że bywają kolejki. Mamy dzisiaj też troszkę ograniczony czas ze względu na to, że wieczorem wracamy, około 17.30 mamy pociąg, więc musimy się jakoś tak sprawnie zorganizować. Także zobaczycie wszystko na bieżąco, bo nie chcę was tak cały czas zanudzać. Buźka. Jesteśmy już gotowe. Ja dziś jestem kowbojem ponownie. Mam top, taką marynarkę z ekoskóry, torebkę, spodnie, oczywiście rozszerzane. Laura dzisiaj dzika pantera. Jesteśmy już na miejscu i miałyśmy szczęście, że byłyśmy wcześniej, bo im dłużej tutaj siedzimy, a jeszcze jest przed otwarciem, tym więcej osób przychodzi, więc pewnie byłaby kolejka. Także cieszę się, że się udało i będziemy testować pancake. No pycha. Ojej. Wow. Mniam. No dobra, warto było. No. Warto. Te buty to ja... Ojejku, one są przepiękne. To są te match and match, tak? Tak, jakbym miała gdzie w nich chodzić, to naprawdę... No jak, ja powiem szczerze, że tak samo. Są najpiękniejsze na świecie. A cóż to za buty? Poznajecie? Białe mi się też mega jeszcze podobają i te z tym monogramem w sumie też. Chodzenie po ulicy w Berlinie, czyli 158, ujęcie 1500-1900. Przyszłyśmy właśnie do restauracji na ostatni posiłek w Berlinie. Nie mogłyśmy się za bardzo dogadać z panią po niemiecku i Laura w tym czasie powiedziała mi coś po polsku. I okazało się, że pani kelnerka jest właśnie z Polski. Także mega śmiesznie wyszło. Czekamy już na nasz pociąg i uwaga, uwaga, mamy teraz dylemat. Laura mówi, żebym nie brała tych butów, a ja mówię, że chcę je wziąć. I zapytałam pani, czy jest rozmiar 39. Jeśli będzie, to biorę. Tak, jeśli czekamy. Nie będzie, to nie bierze. Znaczy, ja jestem zwolenniczką tego, żebyś była kim chcesz być i tak dalej, ale... Ale jednak nie bądź tym, kim chcesz być. No po prostu... No nie. Ja bardzo lubię twój styl, ale no ostatnio mi się trochę zmienił styl. A kiedyś kupowałyśmy sobie takie same sukienki. No wiem. Mm. Ale dalej będziemy mogły kupować. No, tą z białą to bym kupiła. Którą? Tą, co miałaś wczoraj. A, no właśnie, więc jakby... Moją ulubioną pick me girl. Ona zawsze... Mam taką małą stópkę, mam 36, jestem taka malutka. Przestań! Mam 1,62 i 36 i czuję się w tym wspaniale. Jestem taka słodka i malutka, zmieszczę się w pudełku. Obraża, następnym razem jedziesz sama, dobra? Dobra. Idą, ej, ma te buty, ma te buty. Okay. It was the white one, right? Yeah. Okay, yeah. Good, thank you so much. Mordo, chodź tu. I'm not gonna take it. Cyk, to są te. Dziecko, co masz w głowie?